BMW E9, dwudrzwiowe sportowe coupé, uznawane jest za jedno z najpiękniejszych i najbardziej pożądanych samochodów marki BMW. To prekursor serii 6, model produkowany od 1968 do 1975 roku. Był następcą modelu S120, czyli BMW 2000 CS oraz 2000 CA, na którego to płycie został zbudowany. E9 wyposażone zostało w tak zwaną nową dużą szóstkę BMW, czyli silnik M30. Początkowo produkowane były wersje 2800 CS oraz 2800 CSA, generujące moc rzędu 170 koni mechanicznych, które zasilane były przez dwa gaźniki Solex. W 1971 roku gama modeli została rozszerzona. Wprowadzono modele 3.0 CS oraz 3.0 CSA, które miały zwiększoną moc do 181 koni mechanicznych i zasilane były podwójnymi gaźnikami Zenith. Wprowadzono również bardzo poszukiwany dzisiaj model 3.0 CSI, który generował aż 203 konie mechaniczne i zasilany był układem wtryskowym. Najbardziej topową wersją wprowadzoną również w 1971 roku była 3.0 CSL, której wersji cywilnej oraz w tzw. Batmobile wyprodukowano w wersji europejskiej jedynie 765 sztuk. W 1974 roku, pod koniec produkcji BMW E9, wprowadzono z powodu kryzysu paliwowego model o najmniejszym silniku 2,5 litra, którego w wersji manualnej oraz automatycznej wyprodukowano jedynie 844 sztuki. Produkcja E9 została zakończona w 1975 roku, a wszystkich modeli BMW E9 wyprodukowano 30 546 sztuk. Prezentowany egzemplarz to model 2800 CSA z 1970 roku, czyli model z początku produkcji spięty z automatyczną skrzynią biegów, którego wyprodukowano dokładnie 1949 sztuk. Charakteryzujący się kilkoma detalami, które odróżniają go od późniejszych poliftowych modeli. Między innymi są to spryskiwacze szyby, zamontowane pod kratkami powietrza na masce, a w późniejszych modelach montowane były już bezpośrednio na masce samochodu. Światło tylne przeciwmgielne dokręcane pod zderzakiem, a w poliftowych modelach zamontowane było już na pasie świateł obok tablicy rejestracyjnej. Dodatkowo tapicerka drzwi przeszyta w tak zwaną miodełkę, a fotele przeszyte były wzdłuż. Auto przyjechało w 2018 roku do Polski z Szwecji, gdzie zostało rozebrane i zostały już zrobione częściowe naprawy blacharskie. Auto ma według mnie bardzo wyjątkowy numer seryjny, którego nie sposób nie zapamiętać. Posiada oryginalne skórzane wnętrze w kolorze czerwonym, które wymaga jedynie odnowienia. Zostanie całkowicie rozebrane i zacznie się renowacja tego samochodu, który docelowo pomalowany będzie w jeden z trzech kolorów, które według mnie najbardziej pasują do tego wnętrza. Są to kolory niebieski, Baikal Blau, złoty Ceylon oraz czarny Schwarz. Decyzja jeszcze nie zapadła, w który kolor będzie pomalowane. Do tego zostanie zamontowane zawieszenie gwintowane oraz prawdopodobnie felgi BBS. Stąd też auto dostało przydomek Bulwarówka. Jeśli chcesz dopingować mnie w odbudowaniu tego pięknego samochodu, koniecznie zostaw suba kanału i bądź na bieżąco z postępami prac. Zostaw również łapkę w górę, jeśli podobał Ci się ten film i napisz, co myślisz o tym projekcie. Do następnego razu!